Cześć, witam Was bardzo serdecznie w takim małym holu. Pozbieram trochę rzeczy, które ostatnio udało mi się kupić, bo były różne promocje i pomyślałam, że zbiorę to wszystko do kupy, dlatego że no nie było tych rzeczy dużo tak jednorazowo, ale ponieważ ich się trochę zebrało, chciałabym Wam o nich opowiedzieć, dlatego że to są takie rzeczy, które albo bardzo chciałam, albo bardzo chcę przetestować, albo już długo chciałam i no generalnie, wiecie, sprawiły mi wielką radość. Jest też kilka rzeczy, których w ogóle się nie spodziewałam, ale też Wam pokażę. I najpierw może zacznę od pielęgnacji. To będą dwa kremy Yonel. Ja je właśnie kupiłam na jakiejś promocji. W zasadzie to wszystko jest z promocji, także nie będę może o tym opowiadać. I to jest krem Infusion Eye Night Cream z Yonel, takiej normalnej pojemności 15 ml. Opakowanie jest ogromne i powiem Wam szczerze, że nie wygląda wcale na 15 ml, ale coś, co muszę Wam pokazać, to jak te produkty są pięknie zapakowane. To przychodzi jeszcze w takim woreczku. I samo opakowanie, to jest krem do rąk, krem do podoczy, 15 ml, opakowanie jest bardzo duże, ale tutaj jeszcze ma taką kokardkę. Bardzo uroczo wygląda, jest bardzo ładne. Ja o tych kremach słyszałam od Anity, także mam nadzieję, że się sprawdzą, zobaczymy. Kupiłam ten krem właśnie na noc, dlatego że chciałam coś, co będzie bardzo nawilżało właśnie okolice pod oczami, coś, co się właśnie sprawdzi wieczorem i, no nie wiem, pozbędę się może zmarszczek, albo po prostu wygładzę je, albo nie będą pojawiały się nowe, także mam wielką nadzieję, że ten krem zadziała i że się u mnie sprawdzi, że nie wiem, że nie podrażni mnie, dlatego że to nie jest marka skierowana dla takich młodych dziewczyn. To jest chyba marka skierowana dla kobiet 40+, także no zobaczymy. Mam nadzieję, że tak jak mówię, krzywdy mi nie zrobi. Odżywczy krem o bogatej konsystencji do pielęgnacji skóry dojrzałej 40+ wokół oczu, suchej i normalnej. No ale tak jak mówię, no ja go chcę stosować wieczorem po prostu, żeby to była taka kuracja, wiecie, wieczorna, żeby te zmarszczki były trochę mniej widoczne, żeby ta okolica była tak bardzo nawilżona i odżywiona. I drugi krem to jest, to już była chyba taka, nie wiem, próbka, miniaturka, coś takiego. I to jest Biofusion Repair 3C Cream. I to jest z technologią nanodysków z witaminą C do skóry dojrzałej 40+. Wtapia się w skórę w procesie biofuzji, idealny na dzień i na noc do silnej regeneracji, odmładzania i poprawy wyglądu cery. Wrażliwej, suchej i normalnej. Spektakularnie poprawia jędrność i redukuje zmarszczki. To jest krem, który właśnie kupiłam. Też to jest właśnie taka miniaturka, bo pomyślałam, zobaczę, czy się sprawdzi. Bo właśnie chciałam coś takiego silnie nawilżającego na noc. Właśnie też, żeby dodatkowo, wiecie, nawilżyć tę skórę, żeby ona trochę lepiej wygląda w ciągu dnia. Staram się używać raczej takich lżejszych kosmetyków, chociaż mój krem, który teraz używam, nie jest wcale taki lekki. Ale generalnie, żeby pod podkładem ładnie wyglądał, no to te kremy też nie mogą być jakoś mega, wiecie, tłuste, jakieś takie. Więc to jest takie małe opakowanie. Bardzo fajne też. Nie używam jeszcze tych kremów, także jak zacznę je używać, na pewno powiem Wam. O, są zapakowane, także nawet nie wiem, jak pachną. No nic, zobaczymy. Jak pokończą się moje, to mam nadzieję, że właśnie zacznę używać tych i że zobaczę jakąś zmianę. Oczywiście najlepsze. Mam nadzieję, że tak jak mówię, nie podrażnią mnie i że to nie będzie jedyny widoczny efekt. Ale tak, jestem zadowolona, dlatego że chcę teraz tak trochę jeszcze, jak wiecie, znaleźć takie dobre kosmetyki do twarzy, właśnie, żeby ona dobrze wyglądała, żeby była dobrze nawilżona, żeby te zmarszczki właśnie, tak jak mówię, nie pojawiały się za bardzo. I tak, to będzie z kosmetyków tyle. Muszę Wam powiedzieć jeszcze, że właśnie bardzo mnie cieszą te kosmetyki, bardzo mnie cieszą te zakupy, dlatego że, no tak jak mówię, chciałam coś takiego dobrego, coś takiego mega nawilżającego, jestem bardzo ciekawa. Także to będzie taki rok, mam nadzieję, takich testów, sprawdzania różnych rzeczy i że znajdę jakieś takie perełki. Kolejna rzecz to kosmetyki będą już. Jedna rzecz, którą kupiłam w Douglasie, bo też była promocja, i to jest korektor z Rouge Bunny Rouge. Ja chyba nigdy nie miałam nic z tej firmy. Jakoś mi za bardzo do niej nie ciągnęło, ale kiedyś jakoś tak porozmawiałam z jakąś panią i ona mi pokazała nowy korektor. Korektor, który ma chyba w składzie olejek arganowy, olej kokosowy, jakieś takie rzeczy. I wiecie, zaskoczyła mnie tym, że ja tam poszłam umalowana. No, makijaż po kilku godzinach pracy już jednak nie był po prostu idealny, więc zauważyła to i zaczęła mi od razu robić komentarze na temat korektora pod oczami, że jest za ciężki, że to, że tamto. A ja nie sądziłam, że wiecie, że ktoś inny niż ja to zauważy. No i tak mówię, no ale co jej do tego? No i poleciła mi właśnie korektor Naked These Gas Glide Concealer. Ja mam w kolorze 56. Jeszcze go nie używałam, tak 56. To jest taki korektor właśnie taki tutaj wyciskany, w takim srebrnym opakowaniu. Tak jak mówię, nic o nim nie wiem, nie używałam wcześniej tych kosmetyków, no tego też jeszcze nie używam, dlatego że mam inne korektory i chcę je najpierw zużyć, żeby zacząć używać te. Ten przetestowałam oczywiście i to kilka razy, bo chciałam być przekonana, że to jest naprawdę dobry korektor i naprawdę jestem w szoku, dlatego że nie tyle, na ile go testowała. On ma taką kremową konsystencję. Jest kremowy, ale kryjący, nie jest ciężki, ale nadal kryjący, nie jest jakoś zastygający, ale nie wchodzi w zmarszczki, więc naprawdę jestem
No jestem bardzo ciekawa, czy on naprawdę tak się będzie fajnie spisywał i czy będzie takim, wiecie, idealnym korektorem, czy nie, bo jeżeli jeszcze dodatkowo ma takie działanie pielęgnacyjne bardziej, że on nie przesuszy tej okolicy, mają trochę nawilżać jakieś, ma tam olejki, to tamto, to myślę, że warto, także jestem naprawdę też bardzo ciekawa tego kosmetyku i mam nadzieję, że się sprawdzi. No i zobaczymy, na pewno dam Wam znać, bo tak jak mówię, sama też jestem bardzo ciekawa. Kolejne zamówienie to było na kosmetyki z Ameryki. Moja koleżanka właśnie robiła zamówienie i mówię, a dawno nic nie kupowałam, mam ochotę i kupiłam dwa lakiery. To są lakiery z Essie. Bardzo się zastanawiałam, a że to był taki okres, wiecie, przedświąteczny, przedsylwestrowy, to mówię, o, ja nigdy nie miałam takiego lakieru z brokatem, a zawsze chciałam i takie piękne, wiecie, końcówki sobie robić brokatem. No i zdecydowałam się właśnie na ten, to jest niby top coat, bo to jest niby Essie Good To Go z tej serii Luxe Effects i one były w różnych kolorach. Z tego co widziałam no właśnie na takich zdjęciach w internecie. Ja wybrałam ten srebrny, bardzo mi się podoba, chociaż zmywanie lakierów brokatowych to jest katorga, to jest po prostu coś ponad moje siły, więc umalowałam nim raz paznokcie, drugi raz i tak mówię, jeszcze jak mam tylko dwa pomalowane, to już jest problem, nie wiem co by było, gdybym umalowała po prostu wszystkie paznokcie tym lakierem. Wygląda przepięknie, chociaż te lakiery niestety mają to do siebie, że nie umalujemy sobie takim, wiecie, taką jedną warstwą po prostu pełnego krycia, że trzeba nakładać kilka warstw, żeby tym lakierem uzyskać takie pełne krycie, to naprawdę potrzeba kilkunastu warstw, myślę, a i tak nie do końca uzyskamy taki efekt. Także moja koleżanka kupiła taki złoty, który jest o wiele lepszy i nim uzyskuje po prostu pełne krycie i jest super. No tym niestety nie, także nim sobie po prostu możemy takie, wiecie, płatki śniegu narysować, pomalować. I drugi kolor to jest coś naprawdę już ładnego. To jest Belugaria. I to jest czarny lakier, który tak jak może tutaj widzicie, on ma brokat, takie duże drobinki brokatu i on się naprawdę bardzo ładnie świeci. To wygląda tutaj w ogóle jak niebo z takimi, wiecie, światłami, które tak się mienią i takie są rozmazane trochę. Bardzo ładnie wygląda. Dodatkowo ten lakier jeszcze jest piaskowy. Bardzo ładnie wygląda, chociaż malowanie nim nie jest najprostsze, dlatego że on po prostu ma taką, wiecie, taką kupę na tym pędzelku i po prostu malujemy taką kupą i jeżeli uda nam się ją rozprowadzić, to jest super. Jeżeli nie, to musimy dokładać kolejną warstwę takiej kupy i po prostu paznokieć mamy trzy razy grubszy niż normalnie. Wygląda to całkiem efektownie, chociaż malowałam nim paznokcie właśnie na Sylwestra i no była taka sytuacja, że w zasadzie po jednym dniu ten lakier podpryskiwał tam, gdzie mógł. Co prawda tego nie widać, ten lakier ma ten plus, że nawet jeżeli nam odprysną te właśnie odstające kawałki, a że on cały odstaje, no to to nie jest problem duży, żeby gdzieś tam, wiecie, zawadzić. Więc no o tyle, że odpadnie, to tego nie widać, dlatego że pod spodem ma taką czarną warstwę takiego lakieru, więc to się nie rzuca za bardzo w oczy, to nie jest tak jakby nam czerwony lakier, wiecie, odprysnął i nagle o, no kiepsko to wygląda. Tego nie widać, ale my o tym wiemy i wiemy, że tutaj, wiecie, tu jest tak chropowato, tu już nie do końca, tu jakaś dziura się pojawia i no to już nie wygląda jakoś tak super fajnie. Może jak nałożymy na niego top coat, to wygląda o wiele lepiej, dłużej się utrzymuje. Na pewno, bo moja koleżanka tak zrobiła, ale no nie ma już tego efektu piaskowego, takiego matu z takim właśnie brokatem zatopionym gdzieniegdzie. Także no coś za coś. No lakier wygląda pięknie, jest na raz. No i tyle, więcej od niego chyba nie wymagam. I ostatnia rzecz z tego zamówienia to jest tusz L'Oreal Miss Manga Mega Volume. To jest tusz, którego używa Karolina i byłam bardzo ciekawa, co to jest za tusz, o czym ona w ogóle opowiada i czy to jest naprawdę takie super mega wow i czy to się sprawdzi na moich rzęsach, także stwierdziłam, że dobra, kupię go i go przetestuję i zobaczymy, czy spisze się u mnie tak samo, także może zrobię jakiś test, jak nie zapomnę, test na żywo. I ostatnie zakupy to były zakupy w Sephorze właśnie w tym okresie międzyświątecznym, na tej promocji 25%. I ja bardzo długo się zastanawiałam, co ja bym chciała. Oczywiście lista, jaką miałam, to ja chciałam wszystko, po prostu wszystko bym chciała, wszystko nowe i w ogóle na nowo malować się i sprawdzać sobie te rzeczy i testować, cudownie. Kiedy przyszło do zakupów, to się okazało, że generalnie to wcale nic nie chcę i jakoś to mi wcale nie jest potrzebne. I tak jak już mam to kupić, no to po co mi? No i stanęło w zasadzie na dwóch produktach. Jeden to jest podkład. To jest podkład, który bardzo długo chciałam i powiem Wam tak, że zastanawiałam się bardzo długo nad tym podkładem z Face and nie, z Too Faced. Born This Way, który wygląda przepięknie. Karolina go tak chwali, dziewczyny go tak chwalą i ja wiem, że on wygląda fajnie, go testowałam nawet, ale powiem Wam, że po tym jak go przetestowałam, zobaczyłam, że on wygląda bardzo podobnie do Healthy Mix i uznałam, że no nie opłaca mi się kupować za bardzo podkładu, który wygląda bardzo podobnie. Może trochę dłużej się utrzymuje, może troszkę jest fajniejszy, ale to jest podkład dla mnie bardzo porównywalny i w tym momencie myślę, że nie ma sensu, tym bardziej, że mam Healthy Mix i mówię, nie, no to nie, bez sensu. I kupiłam podkład, który bardzo chciałam i to jest podkład, którego nie miałam, który po prostu wygląda przepięknie i który bardzo chciałam i wiedziałam, że jeżeli kiedyś będę mogła kupić go, to go kupię i go kupiłam. I to jest Makeup Forever Face and Body
To jest podkład, który po prostu urzekł mnie tym, że go nie widać. Ja uwielbiam ten podkład i możecie wierzyć lub nie, po prostu tego podkładu nie widać. Nie mam w kolorze 20, on się tutaj wydaje taki ciemny, ale on się tak wtapia w skórę, on tak wygląda trochę dziwnie, że nakładamy go, jest taki wow, pomarańczowy, bez sensu. Potem go rozcieramy i on się tak wtapia w skórę, jest taki jaśniejszy i w ogóle no super wygląda, dokładamy kolejne warstwy, mamy krycie. Podkład jest niesamowity i tak jak testowałam go i go polubiłam, tak nadal go lubię, uważam, że naprawdę jest wart tych pieniędzy. I zrobiłam bardzo dobrze, że kupiłam taki podkład, dlatego że to jest jedyny podkład z mojej kolekcji, którego naprawdę nie widać. I tak jak mówię, no możecie wierzyć lub nie, ja potrzebowałam czegoś takiego, dlatego że denerwuje mnie to, że te podkłady, które mam, one schodzą po jakimś czasie. One tak, w zależności od tego, jaka jest temperatura, co robię, to one tak albo się ciastkują, albo się ścierają, czego ja też nie lubię, albo jakieś suche skórki się pojawiają. A ten podkład po prostu jest idealny. I jego po prostu nie widać, nawet jeżeli nam się coś zatrze, to po prostu tego nie widać, bo no mamy naszą skórę jakby i to się tak, wiecie, łączy jakoś ładnie. Podkład jest naprawdę super, także bardzo się cieszę, że go w końcu kupiłam. No i tak jak mówię, no to jest podkład, którego nie miałam. I to jest podkład, którego po prostu nie widać. Efekt, o który mi chodziło. Jeżeli znacie jeszcze jakieś takie inne podkłady, to dajcie znać. Wiem, że MAC ma też chyba Face and Body czy coś takiego, ale ja nie lubię podkładów z MAC-a, bo mnie od nich wysypuje. Po prostu nałożę je raz i od razu mam takie bolące kropki, więc nie używam tych podkładów. Ale jeżeli znacie jakieś inne, to dajcie znać, chociaż wiele testowałam i nic temu nie dorównuje. I ostatnia rzecz z Sephory to jest liner. Liner, który się w końcu zdecydowałam, dlatego że ja rzadko kiedyś używałam linerów, takich w pisaku i bardzo je lubiłam, takie, które wyglądają jak marker. Są super. Żelowy liner mam, ale też do niego wracam, taki nie wracam, bo dużo czasu zajmuje mi jakby umalowanie takiej ładnej jaskółki. No i stwierdziłam, że Basia Call Me Blondie poleca ten liner już tyle lat. Ja go nigdy nie miałam, to pomyślałam, no dobra, to spróbuję. Jeszcze wziąłam taki kolor brązowy, żeby nie był czarny, a będzie też ciemny i taki bardzo ładny kolor. On ma taką gąbeczkę na końcu, którą właśnie malujemy. Nie wiem, jak mi będzie tym szło. Nie malowałam jeszcze, bo się bałam. Także no, zobaczymy też, na pewno dam wam znać, jak się u mnie spisuje. Mam nadzieję, że fajnie. Także to jest rzecz, którą też długo chciałam. I tak stwierdziłam, że dobra, jak już jest ta promocja, to kupię. Chociaż jeszcze zastanawiałam się nad tym produktem do brwi, ale uznałam, że no mam kilka produktów do brwi i nie potrzeba mi kolejnych. Te, co mam, lubię, więc no, zastanowię się, jak zużyję tamte, to pewnie przetestuję też ten z Sephory. I to będą wszystkie moje zakupy. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. To są zakupy na przestrzeni, ja wiem, dwóch ostatnich miesięcy może. Jakoś tak mniej więcej, także no, pokazałam wam to, czym teraz w najbliższym czasie będę się bawić, będę testować i będę sprawdzać, czy to naprawdę działa i no i co u mnie jakby najlepiej wygląda. Także na pewno dam wam znać. Jeżeli będziecie chciały testy jakichś tych produktów albo właśnie jakieś recenzje czy coś, to dajcie znać. Ja jestem bardzo podekscytowana, bo tak jak mówię, w nowym roku zacznę używać właśnie tych nowych produktów i zobaczymy, jak się spiszą. Także mam nadzieję, że odkryję same perełki. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam was do kolejnych filmów. Pa!